pierwsze chciałem serdecznie podziękować za to, że możemy się spotkać na 23-24 dni przed datą 16 listopada. Tą datą, w której nie tylko odbędzie się symbolicznie ten akt wyborczy i weźmiemy udział w wyborach samorządowych 2014 roku, ale 16 listopada zdecydujemy, jak jesteśmy tu wszyscy, o tym, jakie będą następne 4 lata w życiu naszych rodzin, naszej gminy, naszego miasta, naszego województwa i w sumie kraju. Otóż wybierzemy władze, które są najbliżej ludzi. Tą władzę, którą możemy codziennie dotknąć, codziennie weryfikować i która codziennie ma służyć obywatelom w rozwiązywaniu ich żywotnych spraw. A żeby tak się stało, potrzebni są ludzie, którzy chcą się tego podjąć. I pozwólcie, że rozpocznę od tego, że serdecznie podziękuję w imieniu Rady Wojewódzkiej wszystkim tu obecnym, którzy kandydują w tych wyborach. Za to, żeście Państwo zdecydowali się kandydować. Że w tych niełatwych czasach dajecie swoją twarz, swoją osobę, swoje doświadczenie oraz swój czas i nie tylko czas na rzecz tych wyborów. To nie jest łatwa sprawa decydować się na osąd ludzi. Szczególnie dziś, kiedy żyjemy w kraju, w którym każdego dnia walka dwóch prawicowych partii, bym powiedział, rozgrywa i pozycjonuje je w społeczeństwie, a społeczeństwo nie jest w stanie się jednoczyć, tylko cały czas jest dzielone. My idziemy dzisiaj z hasłem SLD Lewica Razem w tym komitecie koalicyjnym. Jeśli Łukasz tu powiedział, że jeszcze nie wszyscy jesteśmy w tej formule razem, to uczyniliśmy krok na rzecz tego, by tak się stało. I mamy w województwie sytuację, w której, bym powiedział, idą z nami także przedstawiciele swojego ruchu, innych partii, organizacji, no ale nie wszędzie. Jeszcze musimy, bym powiedział, popracować wspólnie, wymazać te wszystkie historie, które między nami były, a które życie przynosi, bo przecież nie jest to, jak mówi się, życie bajką, na rzecz tego, by iść do przodu. Otóż ja chcę powiedzieć tak, iż cieszę się bardzo, że w Grudziądzu udało się stworzyć drużynę, której przedstawiciele są na tej sali, która z tą świadomością chce przystąpić do tego ostatniego aktu przed aktem głosowania, a mianowicie do tej kampanii, którą nie robią billboardy, nie robią ulotki, a najbardziej i najefektywniej robi codzienny kontakt z sąsiadem, z kimś z rodziny, z mieszkańcem, na targowisku, na ulicy, w pracy, ilość uściśniętych rąk. Powiem, jest prawdą, że oczywiście trzeba mieć także i ten wyraz zewnętrzny, bo wszyscy go mają w postaci reklam. Ale z drugiej strony, to nie reklamy będą głosować, a żywi ludzie, im bardziej do nich dotrzemy, tym będziemy mieli większy sukces. Ale jak wspomniałem o drużynie, to chciałem powiedzieć, że zadanie brzmiałoby następujące. Otóż w Grudziądzu wszyscy, którzy kandydują, są jedną drużyną, bez względu na szczebel, do którego kandydują. A jeśli między nami były w przeszłości, albo są jeszcze dzisiaj, jakieś różnice, to umówmy się, że dla dobra sprawy tego szyldu i tego, co oczekują mieszkańcy, zawieszamy to na kołku i mówimy o sobie tylko dobrze. Inni już o nas dobrze powiedzieli. Czy odnotowaliście fakt, że Państwowa Komisja Wyborcza, losując listy kandydatów, dała nam 6? Są na sali nauczyciele, a jaka jest wyższa ocena w szkole, jak nie 6? No to jeśli tak nam wyszło, no to musimy to zademonstrować, musimy to udowodnić. Udowadniają to nasze życiorysy, nasze dokonania, nasze już samorządowe doświadczenie, czy gotowość do tego, żeby to samorządowe doświadczenie zdobywać, jak patrzę na młodych ludzi. Musimy to udowodnić w tym czasie, a udowodnić w takim układzie można w sposób następujący. Otóż ja, gdzie jeżdżę, ale odbywają się cyklicznie, codziennie praktycznie, dwie, trzy tego typu historie, bo chcemy je zakończyć przed, bym powiedział, 1 listopada, po to, żeby dać rodzinny namysł sobie pierwszego i drugiego, nie robić żadnej kampanii w tych dniach, apeluję. Tylko od trzeciego, bym powiedział, wystartować do 15.
a także 16 pamiętać o tym, że najlepiej kampanię robi się jakieś cisza. Nie siedząc w domu, no chodząc w galeriach, no w Alfie, prawda, będąc wśród ludzi, nie trzeba chodząc mówić głosuj na mnie, ale sam fakt, że chodzę, a nie siedzę zamknięty gdzieś tam, to jest też, bym powiedział, pewną reklamą i do tego bardzo bym, a mówię to z doświadczenia do nas. Ale umówmy się, że tu będziemy mieli następującą sytuację. Otóż dla nas w Grudziądzu równoważne są sprawy związane z sejmikiem, z miastem, z powiatem, z miastem, z gminami. Nie wartościuję. Ale jeśli pozwolicie, to z racji swojej funkcji zatrzymam się chwilę na sejmiku. A to dlatego, że mamy świadomość, iż jeszcze w pojęciu naszych obywateli sprawa sejmiku nie jest zakorzeniona tak, jakby powinna być. Co to jest sejmik? To jest otóż parlament regionalny. Parlament, przez który w najbliższych latach będą przepływały ogromne środki z Unii Europejskiej. I rzecz w tym, jak one tam będą rozdysponowane, w interesie jakich środowisk. Możemy zdecydować 16, głosując na naszych kandydatów do sejmu. Tym bardziej, że jak wiecie, w dotychczasowej historii tej ostatniej kampanii z Grudziądza nie mieliśmy żadnego radnego sejmu. W dwóch okręgach, grudziąckim i w toruńskim nie mieliśmy. Trzeba to naprawić. Bowiem my czujemy, że jest potrzeba, by lewicową wrażliwość zawartą w haśle mądrze, zdrowo, bezpiecznie, samorządnie przełożyć także na możliwość wpływania na bieg spraw w województwie sejmiku. I tu bardzo bym namawiał, żebyśmy umówili się co do następującej rzeczy. Wszyscy kandydaci, którzy kandydują do sejmiku z Różą Lewandowską jako liderką, kampanii prowadzonej przez siebie promują wszystkich kandydatów do powiatu, do miasta, do gminy. I odwrotnie, w dobrze pojętym interesie Grudziądza, w dobrze pojętym interesie regionu. To jest ta rzecz, która musi być zwrotna. Znaczy musi być taka zwrotna, że robię kampanię dla siebie, ale z myślą także o innych. Oczywiście, ja wiem, że będzie rywalizacja, bo bez rywalizacji nie ma, jak się kandyduje w drużynę. No ale ta rywalizacja powinna polegać na tym, żeby uzyskać jednak najwięcej głosów spośród tych, którzy są dzisiaj w największej partii w Polsce. Wiecie, jaka jest największa partia w Polsce? 60% tych, co mówi, że nie wie, czy weźmie udział w głosowaniu i na kogo będzie głosować. I ile się uda z tej partii pozyskać przez te nadchodzące 3 tygodnie, dla naszej idei, dla naszego programu, dla naszych kandydatów, to będzie ten nasz uzysk, który, bym powiedział, zaprocentuje, że będziemy mogli, bo przecież się nie zdobywa władzy dla władzy, będziemy mogli realizować swój program. I po jednym zdaniu na temat tego programu. Co to znaczy mądrze? Mądrze to znaczy, że chcemy dzisiaj i od dzisiaj w większym stopniu inwestować w kapitał ludzki, tak to się nazywa. Edukacja, od kołyski po jesień życia. To są, bym powiedział, i żłobki, i przedszkola, ale także kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku. Nie ma ludzi wykluczonych. Każdy ma swoją rolę w określonym czasie do wypełnienia. A ten, który już ją wypełni, ma także od państwa otrzymać to, co powinno mu się na bym powiedział, tą jesień życia swojego należeć. Co to znaczy zdrowie? No zdrowo to znaczy, byśmy skończyli z tą historią związaną z tymi wszelkimi kolejkami, z tym dzieleniem ludzi na tych, którzy mają lepszy dostęp, to są większe ośrodki, a tych, którzy mają mniejszy dostęp, z niepłaceniem nad wykonem, z patrzeniem na szpital jako na fabrykę, a nie jak to na bym powiedział, obiekt użyteczności, który ma służyć ludziom, bo przecież szpital nie jest po to, żeby wyrabiał zyski, tylko po to, żeby służył ludziom. Ale to także jest gabinety stomatologiczno-medyczne w szkołach. To także jest, bym powiedział, ten program opieki geriatrycznej i tak dalej, i tak dalej. Co to znaczy bezpiecznie? Ktoś powie, no tak, w świetle sytuacji, jaką mamy na wschodzie, to chodzi o to, żeby te 2% na armię zbroili się. Nie, nie. My to w SLD, Lewica Razem rozumiemy szerzej i na to kładziemy akcję. Bezpiecznie to znaczy,
Każda rodzina ma możliwość zapłacenia za prąd, ma możliwość zapłacenia za wywóz śmieci, ma możliwość zapłacenia, jeśli trzeba, za chociażby potrzebne do edukacji sprawy na rzecz młodego swojego pokolenia. To bezpieczeństwo rodziny, bezpieczeństwo socjalne, nie tylko militarne. I ostatnia sprawa, samorządowa. Co to znaczy? No to znaczy, że my chcemy, żeby jak najwięcej spraw, które są w decyzjach władz, było decyzjami samorządu. Ale pod jednym warunkiem, że zakończy się ta trwałość polegająca na tym, że rząd rzuca zadania dla samorządu, nie dając do tego ani narzędzi, ani środków. Oświata najlepszym tego, jak tu patrzę na wszelkie różne przykładem, ile to, powiedział, samorządy muszą z siebie wydobyć zadań, które były i powinny być zadaniami rządowymi rzucanymi. Żeby tak się stało, to musimy ten nasz potencjał, który jest w naszej sile, w naszych kandydatach, zaprezentować w tych ostatnich dniach wyborcom, po to, by uzyskać ten potrzebny mandat. I chciałbym, żeby była sytuacja, w której będziemy mieli w Grudziądzu wszystkie poziomy z udziałem naszych kandydatów w postaci rady. Że będzie radny do sejmiku, że będzie to radni do Rady Miasta, który pozwolą na, powiedział, różne historie. Tu tak na marginesie, zapewne gdzieś tu między nami chodzą sprawy, bo na każdym spotkaniu chodzą, że część się zastanawia, prawda, no dobrze, a co będzie po wyborach i tak dalej. Jest jedna odpowiedź na tą rzecz. Żeby przejść rzekę, trzeba najpierw dojść do mostu. No to dojdźmy do tego mostu, a tym mostem będzie 16, a potem będziemy się zastanawiać, jak przejdziemy tą rzekę, co robimy dalej, w jakiej konfiguracji gdzieś. Tym bardziej, że samorząd powinien coraz bardziej być samorządem obywatelskim, a poza sejmikiem, jak najmniej partyjno-politycznym. Bo w sejmiku jeszcze Parlament Regionalny, Unia Europejska, regiony i tak dalej, to jeszcze zrozumiałe. Natomiast niżej, dlatego interes obywateli powinien decydować, kto, z kim, kiedy, jak. A to jest nasza mądrość, żeby w tym się odpowiednio znaleźć. Koleżanki i koledzy, panie i panowie, trzymam za siebie, za was, bo też kandyduję, i za wszystkich, których są setki w województwie koalicyjnego komitetu SND Lewica Razem, z szansą na dobry wynik. Ten dobry wynik, za który niosą dzisiaj, bym powiedział, tendencje, które są w opinii, badaniu opinii publicznej. Przy czym proszę, żeby się nie ekscytować tymi badaniami do 16. SLD nie stać, żeby zlecało te badania. A ci, co je zlecają, mają dobre wyniki. Najlepszy wynik będzie ten, który 16 wyjdzie z urny. Jak o godzinie 21 będzie podane, prawda, że na podstawie sejmików jest taki, a taki wynik, to będzie wiadomo, kto i jak się w tym będzie pozycjonował. Dlatego bardzo namawiam do aktywności, bardzo życzę dużo wytrwałości i jak największego zrozumienia wśród mieszkańców. A mieszkańcom Grudziądza życzę, żeby wybierali mądrze. Dziękuję.